O krok od tragedii. Wczoraj wieczorem w Świerklanach kierowca quada potrącił idącą poboczem kobietę z wózkiem. Do szpitala trafił roczny chłopczyk, który wypadł z wózka. 20-letni kierowca był pijany i bez uprawnień do prowadzenia quada. Na miejscu wypadku byliśmy wczoraj z naszą kamerą. Na drzewie zakończyła się szaleńcza jazda quadem 20-latka. Wszystko działo się wczoraj wieczorem na ulicy Stawowej w Świerklanach. W sumie sytuacja wyglądała bardzo dramatycznie, ponieważ kierowca quada zjechał na pobocze, potrącił na tym poboczu kobietę z wózkiem. W wyniku uderzenia z wózka wypadło roczne dziecko. Na szczęście ani on, ani jego matka nie odnieśli poważnych obrażeń. Chłopiec został przewieziony do szpitala, gdzie pozostał na obserwacji. Sprawcy kolizji nic się nie stało, pomimo że uderzył quadem w drzewo. Mężczyzna nie zapanował nad pojazdem na zakręcie w prawo, nie opanował tego pojazdu i dlatego doszło do tego zdarzenia. Mężczyzna nie zapanował nad pojazdem, bowiem był na rauszu. Jak się tłumaczył policjantom, po południu wypił piwko. W czasie badania alkomatem miał 0,5 promila, a na dodatek, jak się okazało, nie miał uprawnień do prowadzenia quada. Mówimy tutaj o pojazdach mechanicznych, więc w tym przypadku mężczyzna powinien mieć stosowne uprawnienia, powinien mieć prawo jazdy. Niestety takich dokumentów nie posiada. 20-latek nie przejął się nawet tym, że mało nie doprowadził do katastrofy. Teraz stanie przed sądem i będzie odpowiadał za jazdę na quadzie po pijanemu, bez uprawnień i spowodowanie kolizji.